Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivolt, witam was w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Ja standardowo sobie podniosę moje podłokietniki, bo inaczej nie mam jak łap z padem wepchnąć pod biurko, bo tak zawsze pada trzymam, a nie na biurku, żebyście nie słyszeli w ogóle odgłosów plus... A, dobra, przestanę pierdolić. Coś się zjebało. Miałem wyciszoną grę. Już nie jest zjebane, jedziemy. Stałam się. Lara... Dzięki Bogu, nic ci nie jest. Przynieś mi atlas. Jestem w obserwatorium w górach. Idę. Tak, tak, tak. Jacob zdecydowanie chce obserwatorium. Boże, on jest w obserwatorium, a chce atlas. Ktoś z was zasugerował, że uwaga, Jacoba w tej chwili porwali, przetrzymują i dlatego chce, żebyśmy mu tak bardzo przynieśli ten atlas. I ma to sens, wiecie. Przyłożyli mu broń do głowy i powiedzieli, powiedz jej, żeby ci przyniosła atlas. Albo ci sztukniemy kulę w czachę! No i wtedy nie ma zbyt wielkiego wyboru, jak po prostu ten atlas kazać nam dostarczyć. Nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc. Chodźmy przed siebie, Lara sobie powyciska wodę z włosów, ty pewnie tylko po to, żeby ją zaraz tam z powrotem mieć. Ach, ten super level design, tak bardzo potrzebny kawałek wody, z którego wychodzimy, a potem zaraz wchodzimy z powrotem, tu musimy dać nurę ewidentnie. I w którą stronę płynąć? Chyba nie tam, chyba tam. Na szczęście oczywiście pływanie w nieskończoność w związku ze znalezieniem tego zestawu do oddychania, bardzo fajna sprawa. Łapka w górę i łapka w górę na filmie, jeśli wam się podoba, hehehe. Przez tak długi czas wypierałem się intro, a może kurwa zrobię w końcu to co rok, czyli zamontuję intro, żeby przypominać o łapkowaniu filmu. Bo zaczynam sobie zdawać sprawę, jak ważna to jest w dzisiejszych czasach na YouTubie sprawa. Tak więc, kontynuujmy, mamy tutaj parę znajdziek, jakaś skrzyneczka, część może jakiejś broni fajna, o. Wow, teraz ze dwa kliknięcia max wystarczą, żeby coś otworzyć. Oj, to są plusy upgrade'ów, przeczytajmy. Upamiętniono budowę wspaniałego miasta. Budowa Kitierzu, aha, świetnie. Chciałbym czasami jakieś znaczące te całe plakaty znaleźć. Johna, to ty? Ptaszyno. Wiedziałem, że żyjesz. No to ten murzyn z początku. Mój Boże, Johna, co ty tutaj robisz? Gdzie jesteś? Tutaj, w jakiejś fortecy. Możesz podziękować Jacobowi. Jego ludzie zabrali mnie z tundry półmartwego. Nie wierzę, że za mną poszedłeś. Laro, kocham cię. Tak trudno w to uwierzyć? Mówiłem, że będę się tobą opiekował. Nie mogłem zostawić cię tu samej. Idę do ciebie. Nigdzie nie odchodź. Nie miałem takiego zamiaru. Uważaj na siebie. No dobra, czyli nasz przyjaciel murzyn okazuje się, że jednak nie poszedł sobie, tak jak mu poradziliśmy, tylko poszedł po nas, chociaż nie, może źle to mówię, znaleźli go półmartwego w tundrze, czyli po prostu jest bardzo chujowym podróżnikiem i prawie się dał zabić. Tu mogę chyba coś wykopać, pięknie. Wespnij się na górę, aby dotrzeć do obserwatorium. Może będę miał w końcu chwilę spokoju, takiego spokojniejszego gameplayu, może zapoluję, może się w końcu cofnę, o, może jakiś grobowiec zwiedzimy, bo ostatnie parę odcinków to była dosłownie czysta kurwa akcja, tak więc może będziemy mieli teraz, wiecie, chwileczkę spokoju, żeby sobie podziałać jakimiś innymi rzeczami. Czy ja mogę tam wskoczyć? Ho! Ja mogę! Proszę bardzo. Muszę myśleć trochę bardziej teraz przy przeszukiwaniu wszystkiego i mamy słuchajkę. W dolinie jest jakaś kobieta. Nie jest jedną z nas, ale nie jest też jedną z nich. Widziałam ją tej nocy, kiedy zginął Elias. Walczyła ze ścigającymi nas ludźmi. Słyszę teraz od zwiadowców, że widziano ją z moim ojcem i oboje byli wolni. Nie wiemy, czego ona chce, ani czy możemy jej ufać, ale jeśli sprowadzi mojego ojca z powrotem, może jednak Bóg nas nie opuścił. Mam trochę dziwne włosy, takie nieszalone, ale to będzie łatwiej kluczować, nawet to sobie zrobię tak. O! I teraz perfekcyjnie, tylko mam fryzurę na takiego kujona, powiedzmy. To brzmi hejtersko. Nie politycznie poprawnie. Cieszę się, że wciąż jesteś wśród nas. Najeźdźcy rozproszyli się po całej dolinie, ale wypieramy ich tam, gdzie jest to możliwe. Jeśli możesz nam pomóc, będziemy wdzięczni. Wiemy, że możemy. Zawsze dobrze trochę adrenaliny wprowadzić do rozmowy, nie? Tam mogę zjechać. To mogę w ogóle postrzelić też. Gdzie to kurwa spadnie? No tam w chuj! Jak ja mam to teraz zebrać? Szukać mam sobie? Mech. Dobra. Tutaj mamy jakiś opcjonalny grobowiec. Zastanawiam się, gdzie on konkretnie będzie. Myślę, że tak, że przeskoczę sobie tutaj. O!
Uiii, przeskoki fajne, bez użycia łuku. Kurwa, ja tego... Nie, nie miałem tego łukiem zrobić. Czyżbym miał po prostu dużo szczęścia? Nie jestem pewien. Tak się teraz właśnie zastanawiam, czy ja mam tędy iść, żeby robić misję, czy może znajdę tutaj gdzieś grobowiec. Bardzo chętnie grobowiec bym odwiedził, no bo jak mówiłem, dawno grobowca żadnego nie odwiedzałem. To sobie szczelę i zbiorę, bardzo chętnie. Łuk bloczkowy ma takie pierdolnięcie, że prawie to rozwalam zamiast zbierać. Tam się da przechodzić u góry, czy to coś oznacza? To wejście mam zaznaczone gdzieś w tamtą stronę, z powrotem. Ja, a nie, wiem gdzie to było, wiem gdzie jest ten grobowiec, dobra. Wejście do krypty też, weźmy sobie, oznaczmy tutaj parę tych rzeczy. I niekoniecznie wspinajmy się na górę, tak jak nam gra tutaj mówi. Zejdźmy sobie gdzieś na bok, na prawo, na lewo. Może zapolujemy sobie na jakiegoś zwierza. Nie progresujmy z fabułą, spróbujmy zrobić coś pobocznego. Mamy tutaj też ten obóz. Wow, cholera. Może mnie gra nie pchnie do przodu, oby proszę. Ale humor dopisuje. Miałam rację, Johna. Tata miał rację. Boskie źródło naprawdę istnieje. Szkoda, że nie może tego zobaczyć. Byłby z ciebie dumny. Sofia powiedziała mi, co zrobiłaś dla jej ludu. Laro, dobrze cię widzieć. Jacob czeka na ciebie w obserwatorium. To super, babe, ale nie jestem... Nie chcę tam iść, nie chciałem tam, kurwa. Dobra, gro, proszę, oddaj mi kontrolę. Chcę się cofnąć, chyba że to nie będzie nic wielkiego, przełomowego. Nie wiem, dobra, zamknę ryj i oglądam. Naprawdę go znalazłaś. Założyciele Kidjerzu byli doskonałymi rzemieślnikami. Przeglądali tutaj Atlas. Johna, pociągnij łańcuch. Dobrze. Pewnie używali tego systemu do planowania miasta. Te starożytne ogniwa rysunków. Dokładnie. Wszystko wychodzi z tego punktu. Wygląda na to, że środek miasta znajduje się pod jeziorem. Ale coś się nie zgadza. Katedra, w której był Atlas, jest po złej stronie mapy. Obracaj dalej. Stop! Już. Kidjerz nie jest pod jeziorem. Jest pod lodowcem. Boskie źródło musi tam być. Jak do diabła przebijemy się przez te góry lodu? Chwila. Tu jest ścieżka. Prowadzi do miasta. Katedra jest tam, a po drugiej stronie wieża. To oznacza, że wejście do Kidjerzu musi być... tutaj! Wejście do Kidjerzu jest tutaj! Wiedziałam. No chyba jednak dzieje się coś ambitniejszego niż przeglądanie sobie mapy. Jebana gra. Co teraz? Gdzie jest Atlas? No i sobie wezmą Atlas. A, nie, ten bierze Atlas. O kurwa, on zginie. Mówię wam, że z nim nie będzie dobrze. Aha, świetnie. Uuu, nice. Los Muginos, on zginie. Mówię wam, że on zginie. Taka jest jego rola w tej grze, żeby zginąć.
To jeszcze ten koksu go ma. O Boże. Wow, spiął się, porwali go, a jeszcze lepiej. Razem z cholernym Atlasem. O, historia naszego kolegi się maluje pięknie. Ledwo co spotkaliśmy go na powrót i go kurwa porwali. O nie. Co z Jacobem? Ja nadal wierzę, że on jest jakoś nieśmiertelny. Nie mamy dużo czasu. Wkrótce Trójca odkryje położenie źródła. Ale... Johna, muszę iść za nim. Nawet kosztem prawdy, której przyszłaś tu szukać? Idąc za mną ryzykował swoje życie. Już raz o mały włos go straciłam. Nigdy więcej. Idź zatem. Zrób co należy. Uratują Jacoba, on jest kurwa twardy. Ja nadal się kłaniam ku tej teorii, że on jest kimś więcej niż zwykłym człowiekiem i ich tak po prostu przywódcą na tą chwilę. Mam wrażenie, że teoria z nim będącym tym całym prorokiem jest możliwa. Gdzie mnie teraz ta gra wrzuci? Ja chcę wrócić tam, grobowiec sobie przejrzeć w tym odcinku, a nie cisnąć fabułę jak szalony. I jak wejdziemy pod jebany lodowiec? Gdzieś musi być wejście, no tylko trzeba to wejście jeszcze znaleźć. Co ta gra? Co to ma być, kurwa? Zamaskowany loading screen? No jakieś... Jeśli Johna żyje, na pewno przetrzymują go w starym sowieckim gułagu. Nie mam ochoty wracać w to okropne miejsce, ale nie mogę zostawić go w rękach Trójcy. No to co? Wracamy do gułagu! Jej! Wspaniała rozrywka! I nawet gra nas sama tutaj przyszła. Trzymaj się. Podążaj za śmigłowcem. Ła, to jakaś szalona lokacja. Lara! Wszystko w porządku? Tak, jestem przy starej hucie miedzi nad gułagiem. Idę śladem Johna. Wiem, gdzie to jest. Przed pierwszym atakiem na Trójce ukryliśmy tam broń. Może ci się przyda. Dziękuję, Sofio. No, jakaś broń, co? Czyli coś tutaj pewnie ważnego znajdę. Znajdź skrzynię z Strzały wspinaczkowe z szerokim grotem. Okej. Okay. Strzały wspinaczkowe z szerokim grotem. Strzelaj strzałami, po których można się wspinać w miękkie, drewniane powierzchnie, aby dotrzeć do nowych miejsc. Przed wystrzeleniem przytrzymaj prawy trigger, aż będzie strzała w pełni doładowana. Aha, dobra. I teraz mogę się pewnie wspinać w jakieś takie fajne miejsca. Tak wygląda miękkie drewno, co? No dobra! Fajnie, Bombel! Tylko, że nie to chcę robić w tym odcinku, hehe! Johna poczeka, kiedy my sobie czegoś poszukamy. I Atlas. 3 punkty. Jeśli jednak pomyśleli, że on coś wie, może zostawili go przy życiu. Mam tylko nadzieję, że Johna wytrzyma i zdołam go odnaleźć. Muszę go odbić. Nie pozwolę, by tutaj zginął. Trzymaj się, Johna. Znajdę cię. Znajdę cię. O Boże. Dobra, okej, okay. Popatrzeć co sobie na umiejętności mam, aż 3 punkty do odblokowania, czyli w pizdu w sumie. Znaczące wydłużenie czasu precyzyjnego przycelowania brzmi kusząco. Co tu mamy? Wciśnij przycisk Y podczas skoku, aby wbić się w miękkie drewno szerokie strzały, po których... Aby wbić w miękkie drewno szerokie strzały, po których można się wspinać. Aha, okej, okay. Specjalista od pułapek, zakładanie pułapek, zaradność w walce, bomby z kanistrów, więcej PD za to i tamto, bla bla bla. Usprawnienie wyszukiwania przedmiotów związanych z wyzwaniami, ogniste pociski, pociski grzybkujące, to to. Produkcja granatów, aha, granatnik jak znajdę, będę mógł sobie robić granaty. How awesome is that? Zastawienie pułapek przy wrogach, dobra. Nie mam zielonego pojęcia, co by sobie tutaj ukazuje wejście do kryo. Dobra, weźmy to. Tak po prostu. Może strzały z napalmem ulepszę. Zwiększa pole rażenia ognia po trafieniu. Wezmę sobie to, tworzenie tych bomb. Aha, dobra. Wytwarzanie min zbliżeniowych przy użyciu krótkofalówek. Mina zwabi wroga i wybuchnie, gdy ten się zbliży. Brzmi ciekawie. I czy coś jeszcze tutaj mam, co mnie jakoś konkretnie interesuje? Może wydłużenie czasu precyzyjnego celowania. Dobra, aż 3 punkty wydaliśmy w tej chwili, czyli sporo. Z ekwipunku pewnie nic nie mogę zrobić z wyposażenia, co? Brakuje mi tutaj jakichś rzeczy. Skóry mi brakuje, dużo skóry. Wilka mi brakuje. Boże, skóry niedźwiedzia. Czyli generalnie skóry.
Większość rzeczy potrzebnych mam, oprócz skóry niedźwiedzia i zwykłej, standardowej skóry, co? Nawet skóry zwierząt egzotycznych mam. Zwiększymy sobie liczbę strzał i liczbę broni do karabinu, na przykład, znaczy amunicji do karabinu, a reszta, czy mi jest tak strasznie potrzebna? Nie do końca. Dobra, jakieś upgrade'y broni też mamy. Jak tam nasz łuk? Ten łuk nie mogę, muszę znaleźć narzędzia do optymalizacji. Tutaj coś mogę zrobić. Pistolet, mech, czy ja wiem, do tego mi brakuje... Jakiegoś specjalnych kamyczków mi brakuje i skóry oczywiście, standardowo. Nie ma kurde niczego, co by mnie jakoś bardzo jarało w tym upgrade'owaniu. Jak już w ogóle. Dobra, i nie to chciałem robić. Strzał wspinaczkowy, ja wiem, co ja mam kurwa robić. Szybka podróż mnie Nie, źle klikam. Niedostępna szybka podróż, aha! Czyli gra mnie ujebała, nie mogę robić nic poza dotarciem do... How fucking clever is that? Gra mi nie pozwala robić niczego poza tym, co chcę, żebym ja teraz robił. Patrzcie, jakie kurwa sprytne. Nawet nie mogę się tutaj nigdzie cofnąć. Tutaj mam ten sklep, kurwa, chciałbym do sklepu iść. Mogę stąd wyjść? Czy to mnie... Gdzie to mnie wróci? To mnie wróci na tamten obszar, gdzie ja przedtem się bawiłem? Mniej więcej chyba tak, bo ja tutaj przejdę. Nie, nic tutaj nie zrobię. Nie jestem pewien, gdzie jestem. Jestem w jakimś chyba dziwnym miejscu tego całego... tej całej huty. Dobra, to jebać to w takim razie. No strzelmy sobie w to. Aha, i to mi da cały obszar, po którym ja mogę tutaj ten... Łap się żółtych strzał do wspinaczki, aby dotrzeć do nowych miejsc. Aha! O, jak fajnie! No dobra, to mogę z tym handlować. Więcej propagandy. Mało jest rosyjskich rzeczy, ale cały level mi aż teraz wzrósł. Elokwencja. Uzyskaj maksymalną biegłość w jednym języku. O, maksymalna biegłość, to... To niewiele tych rosyjskich rzeczy jest, szczerze mówiąc. Tak muszę przyznać. Dobra, jedziemy dalej. Tyrirurum, jakieś update'y, znowu mnie kurwa informuje o update'ach. Może ja nie chcę update'ów robić, co? Kontroler wibruje jak szalony. Ona się tu przeczepi z jednego na drugie i jedziemy jak pojebani na dół. A to miejsce już kojarzę, to ja zaraz będę przy tym sklepie. To mniej więcej to, o co mi chodziło wcześniej. Mniej więcej. Tutaj, czy ja tutaj mam coś do roboty innego? Tutaj mamy jakąś misję dostępną, to brzmi fajnie. Mamy jeszcze jakieś wejście do krypty, kolejną misję. Tutaj nie było gdzieś, tutaj ten. Czy nadal szybka podróż będzie dla mnie niedostępna, czy mi się wydaje? Mogę sobie teraz zjechać gdzieś na dół. Ja po prostu nie chcę tak cisnąć w tej chwili z fabułą. Zejdźmy sobie na dół. Tutaj żadni przeciwnicy chyba nie będą nas rypać, ewentualnie niedźwiedzie. Ale o to nam chodzi, żeby nas te niedźwiedzie rypały, bo przydałoby mi się coś niedźwiedziego znaleźć. I tak. Tutaj mamy jakiś cel, obóz. I co ja mam w tym, ten... Wkradnij się na teren bazy, uratuj Jonaha i zabierz Atlas z więzienia Trójcy. Dobra. Tutaj jaskinia, wyjebane mam na jaskinie. Gdzieś tutaj były te misje. One były tam z powrotem u góry, ale tutaj mamy jakąś misję. I chcę zobaczyć, na czym ona polega. Tu mamy też wejście do krypty. Może dam radę do niej wejść, tam mamy tą misję. No to ciśniemy. Tutaj mam te rzeczy, które, uwaga, teraz mogę sobie spalić w związku z uzyskaniem nowych tutaj super umiejętności. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. W to mogę jakoś strzelić, chyba tymi ognistymi. Nope. Może mogę to przeciąć. Nope, nie mogę tego przeciąć. Dobra, gra ewidentnie nie chce, żebym ja w nią grał. Tak, takie odnoszę czasami wrażenie. A może to? O, to spłonie i spadnie. Cudownie. To sobie chociaż to zbiorę, kurwa. Nakrętki? Oczywiście, że nakrętki, ale aż trzy. Takie rzeczy trzeba cenić. Takie rzeczy jak nakrętki. Dobra, jeszcze raz ten sam ziomek daje nam tutaj misję. Więc weźmy, co ja tam... Nie będę mu żałował, będę dla niego robił, co tam sobie zechce. Paulstein 1. To zobaczymy, co tym razem nam zleci, bo i różniaste rzeczy mają. Kurwa, te moje włosy, nie mogę ich przeżyć po prostu. A! Super, teraz mam kurwa grzywkę jak frajer. O, cudownie, to teraz lekko do góry. Wybaczcie, że zachowuję się jak frajer. Przyda nam się twoja pomoc. No dawaj, Boberek, co tym razem? W czym tkwi problem? Mam wojowników rozsianych po całej dolinie. Ostatniej nocy dwaj najodważniejsi zostali pojmani. Mam podstawy przypuszczać, że wciąż żyją. Był z nimi trzeci, który uciekł. Mówi, że zabrano ich pod stację kolejową. Zanim uciekł, ujrzał, jak wkładają ich do klatek.
Mam w dolinie jeszcze kilkudziesięciu wojowników i muszę zostać tu, aby koordynować ich ataki, ale ty... Widziałem, do czego jesteś zdolny, dlatego proszę cię o pomoc. Nagroda za wykonanie strój szpiega. No dobra, chętnie. Tak, oczywiście. I gdzie oni się znajdują? Będę to miał tutaj pokazane. Tutaj mamy jedno pokazane. Znajdź uwolni więźniów. Dobra, zobaczmy sobie tę misję w sumie. Ona mi się wyświetla gdzieś tutaj na zielono, tylko teraz coś jej nie widzę. W którym to kurwa miejscu będzie? Nie jestem pewien. Mogę sobie oleju załadować na pewno, bo trochę go nie... Aha, jeden mi brakowało. Dobra, to się nie odzywam. Coś pod spodem tutaj? Dam radę tam jakoś wejść w tej chwili. Może coś dam radę już spalić. Ogólnie wracanie do lokacji, w których się wcześniej było i tak dalej, może być przydatne. O, poprzednio jak tu były, nie miałem tego. Teraz możemy coś tu otworzyć. To jakaś duża skrzynia, nie jest. O właśnie, część jakiejś broni or some shit? Chyba tak. Co tu będzie? Element ciężkiego pistoletu. Okej, okay. No zawsze coś. Dobra, tam mamy i tych całych gości. Tylko jak tam kurwa dojść? Jak tam kurwa dojść? Jak tam kurwa dojść? No właśnie, na drabinę, Lara! Wskakuj na drabinę! No nie chcę. No autentycznie nie chcę. Dobra, jest. Dobra, pani Laro. Jak ja mam dojść w tamto szalone miejsce? Którędy generalnie? To jest moje pytanie. Może jakoś od drugiej tamtej strony, bo oni mają być gdzieś tam, nie? Tak, tam są pokazani, że tam są więzieni. Jak tam dojść? Może muszę się przenieść do innego obozowiska? Na przykład tak all the way to the beginning, albo stąd tam gdzieś przejść, może wzdłuż tej całej tego, nie jestem pewien. Tu mamy wejście do krypty. Interesuje mnie to wejście do krypty, dobra. Jebać tą misję w takim razie na razie, niech ona sobie będzie aktywna. To jeszcze nikomu nie zaszkodziło, że jakaś misja jest aktywna. Ja skorzystam z obozu, licząc na to, że mogę odpalić szybką podróż, czy po prostu mnie gra zmusi do biegania. Jest, dobrze, jest dostępna, perfekcyjnie. Mogę nawet w sumie się cofnąć do geotermicznej doliny i sobie tutaj porobić tego, hehe. Porobić sobie grobowce. Ale tutaj mamy to i przenieśmy się tutaj. Tam mamy wejście do krypty gdzieś obok, zobaczymy. Czy to było wcześniej ograniczone przez sprzęt, który był potrzebny, czy nie? Podejdziemy, zobaczymy. Kawusia mi się kończy, niestety. Potrzebna będzie nowa. Bez kawusi nie idzie nagrywać. Taka, myślę, dość podstawowa rzecz. Każdy, kto nagrywa jakiekolwiek filmy, to myślę, jest zaznajomiony z motywem kawusi. Kto nie używa kawusi, ten nie żyje. Te loadingi. Kocham je. Kocham je z całego serduszka. Byłem dzisiaj w ogóle na Bondzie, tak się wam pochwalę, na Spectre, nowym Bondzie i muszę przyznać, całkiem zajebisty, no, mi się podobało. Gdzie jest ta krypta? Pieprzona, niech mi ją zaznaczy, wejście do krypty. Where? Gdzieś tutaj z drugiej strony. Na dole? No chyba na dole. Dobra, dam radę tam zejść, tak po ludzku jakoś. O! Dasz radę, Lara! Przeżyjesz! Wierzę w ciebie, że przeżyjesz, dobra. Mam je tam nawet oznaczone. Strzał sobie chyba wykonać nie mogę. A, mogę. A jebać to. No, obroty, przewroty. Chuj, spadnę, nie spadłem. Dobra, żyję. Dobra, czyli ta moja szybka podróż nie była zbyt opłacalna tutaj chyba. Nie jestem pewien. I tu mamy kryptę, proszę bardzo. W kryptach są części tego antycznego łuku, który muszę przyznać, wow. Zdobyte kredyty, kurwa, wyzwanie. Co za odwiedzanie krypt? Dostałem wyzwanie, już gotowe. To jest kurwa krypta, czy to jest jaskinia jakaś gówniana, w której nie będzie nic poza tymi kamieniami? Czy to są te kamienie specjalne? Tak, te kamienie z jaskiń wyjmowane to są te kamienie specjalne, które są potrzebne do niektórych upgrade'ów. To warto pamiętać, muszę odwiedzać więcej jaskiń. No i są też chyba potrzebne do jakichś innych rzeczy, ale nie jestem pewien. Mamy monety. Dobra, nic tutaj, chyba nic, tak więc prójmy dalej, zobaczymy co tu znajdziemy. Liczę, szczerze mówiąc, na jakieś, no na te części łuku, czy może coś innego w tych kryptach się znajduje, bo krypty to jest, powiedzmy, jedyna rzecz taka poza grobowcami, którą do tej pory napotkałem. Co nieco monetek już mam, na pewno w tym odcinku jeszcze chcę zrobić wycieczkę do sklepu, no i mamy, kurde, kryptę odnalezioną.
tylko czy tak łatwo będzie tam wejść? Tędy... Oczywiście, że nie wejdę, kurwa nie! Nie, poszukiwaczka przygód, bitch please, dwa małe kamienie, kurwa, to już jest przeszkoda nie do obejścia. I musimy teraz zapierdalać dookoła, oczywiście. Teraz, jak ja mogę się tędy gdziekolwiek przedostać? Tam jest jakaś słuchajka, to sobie hopnę. No, prawie się nie zmoczyłem. Czy mapa? Słuchajka. Do budowy miasta nie wystarczają plany. Przedsięwzięcie to wymaga materiału oraz kogoś, kto zna się na budowie. Damian był tą osobą. Damian. Mówiono, że potrafi wypiec cegłę, dysponując jedynie garstką ziemi i krzesiwem. Mawiano, że jego talent pochodził od Boga. To jego ręka zamieniła wizję architektki w rzeczywistość. Wspaniale. Dobra, czyli Damian był tutaj, widzę, nadwornym tym, nadwornym budowniczym. No i możemy podpłynąć chyba. Czy to będzie rozwiązanie naszego problemu? Mam taką nadzieję, dojdę tędy tam, gdzie mam dojść. Być może, a może to po prostu jest taka opcja dla tych, co zjebali. O, mamy kolejne super kamienie, to sobie wydobądźmy. Szkoda, że upgrade'y czekana nie przyspieszają wydobywanie rzeczy ze skał, ale to już trudno się mówi. A to jest to, gdzie ja kurwa jestem? Tędy nie przechodziłem na pewno i mamy. Dobra, mamy już to, czego szukaliśmy, czyli naszą kryptę kochaną. I jej! Ciekawe miejsce, coś tu jeszcze się znajduje, jakieś monetki, nie monetki, na pewno mamy monetki. Mamy też znajdźki w postaci liści, których mi chyba nie zaliczyło i tak. No i co? No i mamy kryptę, to otwórzmy. Bardzo chętnie. Jest jakaś tam dziura z boku, ale chuj, i tak sobie to odsuniemy, czemu nie? No. Element starożytnego łuku, 2 z 4, czyli już w sumie niewiele mi brakuje, żeby móc odblokować sobie ten łuk. Jeżeli bym zlokalizował dwie brakujące krypty, no to tak naprawdę pyk pyk, te krypty są bardzo szybkie, jak widzicie, do zrobienia. Będzie starożytny łuk. Ciekaw jestem, jakie są jego zalety. Jak widzicie, łuk bloczkowy to obrażenia, łuk nam ten zwykły to prędkość. I tamten łuk to jeszcze jest coś innego, a ten czwarty łuk to coś czuję, że jeżeli tak się trzeba postarać, żeby go odblokować, to on może być, powiedzmy, dobry właśnie we wszystkim. To oczywiście takie dość ambitne założenie, odgórne, ale być może tak jest. Nie przekonamy się, dopóki go nie znajdziemy. Dobra, tu jakieś te, Boże, jak ta gra tragicznie chodzi, nie wiem, z czego to wynika. A, wiem z czego, gramy na konsoli. Ale już nie chciałem czekać, aż to wyjdzie na PC w styczniu, lutym, coś takiego. A, zresztą, da się grać. Dobra, mamy obóz, wykorzystajmy w takim razie obóz do jednego. Broń ulepszenia, na razie to nie interesuje mnie to. Mamy dojść gdzieś tam, fajnie, tylko czemu mi pokazuje w ogóle ten obóz? Skorzystajmy z tego, co mi się tutaj odblokuje w ogóle, jak ja pójdę do tego obozu. Znowu będziemy mieli oczywiście cudowny loading. Tak więc, myślę, że w przyszłym odcinku, który zobaczycie, nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, zobaczę, jak mi pójdzie to nagrywanie, ale... W tym następnym odcinku zrobimy sobie jeszcze grobowiec, który znajduje się w geotermicznej dolinie, to na pewno. No i myślę, że potem... Nie mam już żadnych planów, będziemy mogli kontynuować z wykonywaniem fabuły, póki może nie natrafimy na jakieś kolejne obozy i kolejne krypty, kolejne grobowce. Nie wiem, mam wrażenie, że pierdoli mi się to, co mówię, ale może nie. Dobra, tutaj ten znacznik to był chyba taki tylko, wiecie, pośredni, mam wrażenie, a że nie chce mi się tam wchodzić całą tą drogę, to znowu robimy szybką podróż, haha! Wasze ulubione zajęcia, i tak kończymy odcinek, więc to bez większego znaczenia. Zrobimy podróż tutaj, stamtąd i tak mogę zjechać tylko dalej tak naprawdę, więc to po raz kolejny chyba gra nam po prostu pokazuje krok po kroku, gdzie możemy iść i co robić, żeby osiągnąć nasz cel, bardziej niż pokazując od razu cel i drogę sobie znajdźcie sami. Tak więc, przeniesiemy się tutaj, mam nadzieję, że nic strasznego się tu dziać nie będzie, bo przenoszę się do obozu tak na lekkiej wyjebce, ale tu jest kolega sklepikarz. Zobaczymy, ile mam monet, bo nie wiem, czy da się je sprawdzić, pewnie się daje sprawdzić, ile ma się monet, ale nie sprawdzam tego. Więc po prostu zobaczymy, co dam radę kupić, może celownik do łuku jakiś fajny, a może celownik do kierabinu, coś bym w końcu kupił, byłoby fajnie. Strzał do wspinaczki. Aha, tu musimy się na teraz wyspinać, bo przedtem nie daliśmy rady. Dobra, jak tam nasze monety, jak tam sklep? Miło cię znowu widzieć. O, tu są narzędzia do optymalizacji. Mam dla ciebie sprzęt. 175. Wiedzą, ale bądź dyskretna, dobra? Dobra, co my tu mamy? Celownik laserowy do karabinu. O, automatycznie montowany na wszystkich karabinach. 25 kosztuje, to nie tak strasznie dużo. Granatnik do karabinu. W
Wciągarka linowa pozwala na szybszą spinaczkę po linie, to kuszące. Tłumik do pistoletu. Co mamy tutaj? Strzelbę jakąś. Strzelba taktyczna i karabin wojskowy. No wow, nie stać mnie tylko na narzędzia do optymalizacji, które służą generalnie do tego, żeby jakieś najlepsze upgrade'y robić, ale widzę, a patrzę sprytnie, narzędzia do ulepszeń. To mogłem kupić bardzo wcześnie. I gdybym ja to sobie znalazł, to mógłbym po prostu, wiecie, wcześniej gdybym to znalazł, to mógłbym bardzo szybko sobie odblokować wszystkie poziomy upgrade'ów. Strój komandosa mnie nie interesuje, interesują mnie tu dwie rzeczy. Po pierwsze wciągarka, a kupmy sobie, jolo kurwa, kupujemy. A co? Zaszalejmy. Może ją znajdę, pewnie bym ją znalazł, ale nieważne, już sobie teraz ją się zaopatrzę. I mamy tutaj też celownik do karabinu. Celownik laserowy do karabinu. 25, dobra, przeżyję to, poznajduję jeszcze troszeczkę monetek. A te narzędzia do optymalizacji chyba w toku po prostu normalnej rozgrywki ostatecznie znajdziemy, więc tragedii takiej chyba aż nie ma. Czy jest na tej mapie jeszcze coś, co może mnie zainteresować? Tutaj mamy jakąś misję i chętnie bym zobaczył, jak daleko i gdzie ona jest. Jest gdzieś niżej, ale chyba nie na samym dole. Nie muszę chyba gdzieś zbiegać straszliwie, żeby z gościem pogadać. Nie, gość jest na samym kurwa dole. No to penis. Nie wiem, co on by mi tam zaoferował ciekawego. A o, tam kurwa gdzieś, dobra, jest gdzieś w dupie straszliwej. Poza moim zasięgiem, nazwijmy to. Może się tam wrócę po misję w jakiejś wolnej chwili, ale poza tym nie mam na mapie na pewno niczego fajnego zaznaczonego. Mamy tam jakieś znajdźki, jakieś artefakty, tutaj trochę monetek, tamtego, tamtego, ale generalnie nic mega pasjonującego. To jest w ogóle w jakimś dziwnym miejscu ten gość kurwa jest. Chyba w tej jaskini, do której się wchodzi, tutaj on się znajduje. Może to ten, którego tam po prostu wcześniej oczyściłem te wilki i on teraz tam wlazł. I może sobie w końcu tam podziałać, pewnie ma jakieś kolejne prośby w stylu zimno mi, skombinuj mi trochę koców albo coś takiego. W każdym razie ten odcinek kończymy, dzięki wielkie ludzie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało i trzymajcie się, zaraz potem jak podsłuchamy tego. Ale wiedz, że w krótkim czasie, który z tobą spędziła, kochała cię bezgranicznie. Szczęśliwie żyło nam się w trójkę. A gdy straciłem ją, byłem wrakiem. Wciąż nim jestem. Mam nadzieję, że pewnego dnia znajdę odpowiedzi, które uśmierzą mój ból. Dla mnie jest to za późno, ale dla innych? Być może nie. Plotę 3x3. Kieliszek przed snem nie był dobrym pomysłem. Słodkich snów, kochana. Czy to o mnie chodziło? Czy to dla niej szukałeś odpowiedzi na te pytania? Może. A może to była tylko wymówka? Może za bardzo ci ją przypominałam? Boże, Laro, mówisz do ducha. O innym duchu. No, niezłą fasolę sobie wkręca. Potrzebny jest kieliszek. Już? Okej. Okay. Pa, pa.